Dzień dobry, witam w moim serwisie. Dzisiaj na przykładzie drukarki laserowej model Samsung CLP300, kolorowa drukarka laserowa, pokażę jak jest drukowany. Tu jest pas transferu u góry, na dole jest bęben. I teraz to działa w ten sposób, że o, pas się obraca, tu powstają napisy, widać na tym pasie, i one są później nakładane jak pieczątka w rewersie widać logo Samsung, na kartkę, która z tej strony idąc dotyka do tej powierzchni i to się przykleja. Potem przejeżdża przez bardzo gorący fuzer około 200 stopni i jest to prasowane. A naświetlane jest to za pomocą bębna. To tutaj laser wiązkami na ten bęben nakłada elektrony dodatnie bądź też ujemne. I na tej podstawie później jest to przeniesione na pas transferu, a pas transferu przeniesione na kartkę. Potem prasowanko i mamy wydruk, w tym wypadku kolorowy, laserowy. Tak, w bardzo wielkim skrócie i uproszczeniu działa drukarka laserowa.